Podobnie. Jest 1,5 metra głębokości. Tak podobnie. Samo, podobnie, prawda? Może trochę bym z odległości zmniejszył. A przypon taki sam by pan zostawił? Jeśli to będą ryby małe i średnie, to taki sam. Gdyby głębokie jezioro, 4-5 metrów. Często się używa wtedy bardziej rozłożonego obciążenia, z tego względu, że no, ta przynęta musi w końcowej fazie bardzo łagodnie, powoli opadać. Jeśli oczywiście to jest łowisko, gdzie jest wędkarstwo eksploatowane, tak. gdzie te ryby są no, ostrożne, co w Polsce jest no, standardem nagminne. Jeśli gdzieś są ryby, to po prostu te ryby raczej nie biorą tak pewnie jak gdzie indziej, gdzie tych ryb jest bardzo dużo. Trzeba te po prostu ryby wypracować często. A jak ten zestaw zrobić, bo czasami zdarza się tak, że nie można nawet wyjechać wieczką, bo ukleja się trzeba. Jeśli jest tak dużo uklei, no to raczej już żartem co nieco z przymrużeniem oka jest zła gospodarka wędkarska. Czyli nie ma drapieżników, które powinny być, sandacza, sumas, szczupaka, który przerzedziłby te ryby. A radą jest jedyne założenie przynęty, założenie topu do wędki, jeśli łowimy skróconym zestawem, i dopiero odrzucenie na wodę i szybki ruch w łowisko. I obciążenie skupione przy przyponie często daje tak, że krótki przypon 15 cm i obciążenie skupione w całości przy przyponie cały sznur śruci. A to nie będzie miało wpływu na nabrania? Oczywiście, że ma. Jeśli tych ryb większych jest niewiele, to one nie biorą tak pewnie. Ale nie ma innej rady. Jeśli chcemy minąć tą kleję, która przeszkadza, nie ma innej rady. No i oczywiście w nęceniu pozbyć się mocno pracujących składników, czyli przemoczyć zanętę albo w ogóle nie używać, podać tylko glinę z robakiem. Bez zanęty. Można czasami bez zanęty równie dobry skutek osiągnąć w takich warunkach. W ogóle nie dając zanęty. Albo bardzo mało pracującą, czyli taką na rzekę czy jakąś inną. Czy łączy pan przepon krewnikiem, czy nie? Na rzekach powyżej 4-5 gram tak, bo prąd powoduje obracanie się często przynęty i splątanie przypon. Także krętlik na większych spławikach. A jeżeli chodzi właśnie o zestawy rzeczy, tak jak teraz pan właśnie zaczął mówić, to oliwkę pan montuje, znaczy pan uruchamia, czy jest tak, że na przykład od 5 gram na przykład pan robi tak zestawy, że ta oliwka w górę jest ruchoma i tam wiadomo przed spławikiem małą śrucinę, żeby nie bił pod spławikami? Łezka nie przeszkadza jak w spławik uderza, z tego względu, że pod spławikiem zawsze trzeba zostawić dłuższy igielit, co zapobiega plątaniu żyłki i zapobiega uszkodzeniu spławika. Nie szkodzi jak ta łezka uderzy. Ale sprawa wygląda tak. Jeśli są lekkie zestawy, to często stosunkowo lekkie, jak na rzekę, 5-8 gram, warto nieraz do szybkiego łowienia, jeśli jest dużo ryb, zablokować tą łezkę z tego względu, że przy nakładaniu przynęty, przy podbieraniu, przy wszelkich manewrach łezka nie suwa się po żyłce i trudniej o splątanie. Jeśli łezka się suwa po żyłce, jest luźno, łatwo splątać cały zestaw. Ale znowu przy dużych zestawach, przy ciężkich zestawach, no to od ilu, jeżeli pan mówi... Wszystko zależy od warunków. No powiedzmy umownie od 5 do 10. Warto zablokować. Jeśli jest dużo ryb, to warto zablokować. Jeśli jest mało ryb, to czasami warto zrezygnować z tego blokowania łezki. Przy dużych obciążeniach rzędu 20-30 gram warto zostawić sobie tą łezkę ruchomą. Z tego względu, że przy braniu ryba nie musi w pierwszym momencie pokonywać ciężaru tej łezki. Żyłka przesuwa się w łezce i jest o wiele mniejszy opór. Ryba nie odczuwa tak dużego oporu. Warto zostawić sobie tą łezkę ruchomą przy dużych zestawach. Zależnie od tego, jakie dno jest i jakie ryby chcemy łowić. Jeśli chcemy łowić i trzeba łowić takie ryby jak płoć, krąb, jakieś niewielkie jazie, niewielkie ryby, to na ogół ten przypon zostawiamy około 25 cm. Jeśli chcemy łowić duże ryby, na ogół około 40 cm. Jeśli nastawiamy się wyłącznie na leszcze, na metodę typu stop, czyli wstawiamy zestaw i on w zasadzie albo się w ogóle nie rusza, albo przesuwamy tylko w zamierzonych chwilach, w niewielkich odległościach wzdłuż rzeki, to kładziemy nawet na dnie do metra, do 90 cm. Ale obciążamy, jak kładziemy ten metr. Już tłumaczę, 40 cm mamy przypon z krętlikiem. Przy krętliku śrucina, zależnie od spławika, może to być przy mniejszych spławikach szóstka, przy większych dwójka nawet. Wyżej około 30 cm wyżej 3-4 śruciny podobnej wielkości montujemy. Też na dnie, tak? Tak, to leży na dnie. Następnie
montujemy z 2-3 śruciny, ale dużo większe, które dotykają dna, nie leżą nad nim, ale minimalnie nad dnem. I nieco wyżej, kilka centymetrów łezka, zasadnicze obciążenie. Leży to stabilnie wtedy na dnie i pokazuje brania. Ale to raczej do łowienia leszczy. Taki zestaw na dwa krętliki. Tam to chyba było w liście na jakimś... Oczywiście, ja to montuję w ten sposób często, że przy przyponie jest krętlik, śrucina. Obciążenie, o którym mówiłem, jest rozłożone na żyłce grubszej, taki jak zestaw. Montuję krętlik i dopiero powyżej krętlika łezka. Z tego względu, że łezka przy dużych ciężarach 26 gram powoduje przesuwanie się tych śrucin. Jeśli zaciśniemy śruciny, bardzo mocno uszkodzimy żyłkę. Jest to niepożądane na pewno. I drugi krętlik powoduje to, że łezkę blokuje, nie pozwala tej łezce spaść i zdeformować obciążenia śrucin, które są niżej, a dodatkowo jeszcze zapobiega nam splątaniu. Jeszcze mam jedno pytanie, bo teraz się spotkałem, właśnie te drużyny zachodnie i tak samo tutaj ta kadra Polski tak samo zmienia w dużych zestawach, mówię o dużych zestawach, że tak jest łezka, to teraz zmieniają, zamiast łezki zastępują takimi dużymi kulkami łowianymi. Tak. Dlaczego? Jaka to jest różnica? Powiem szczerze, że kwestia gustu. Nie ma to żadnego uzasadnienia, że to jest lepsze czy gorsze. Aha, no to nie ma to większego znaczenia, co kto lubi. Rozumiem. I można zostać przy olinkach. Śmiało można zostać przy łezkach. Czy przepon 15 cm na kanał jest nieodpowiedni? Oczywiście, że jest dobry. Zależnie wszystko od sytuacji. Jeśli jest mało ryb, ryba bierze niechętnie, lepiej zostawić dłuższy przypon. Jeśli jest ryb dużo, trzeba ją szybko łowić. Zdarzały się tutaj takie warunki, że tych płotek było dużo. Trzeba było skracać przypon do około 15 cm, żeby szybko opadło do dna. I oczywiście obciążenie również na krótszym odcinku rozmieścić. Podobnie rozmieszczone, ale dużo krócej, czyli o połowę wszystkie odległości zmniejszone. Wtedy następuje szybki opad, ta ryba bierze pewnie, jest tych ryb dużo, one po prostu na wyścigi pobierają przynętę i trzeba szybko przynętę podać. Kolejce do środka. Tak, tak. Jeżeli ale chodzi o to nie lekkie zestawy, rzadko. To jest taka reguła, czy to jest prawda, że czym lżejszy zestaw, tym śruciny bardziej tak bliższe odległości między tym skupionym a przyponem? Zależnie od sytuacji. Często zdarza się tak, że na wodach stojących, wolno płynących, ryby poruszają się nie zawsze przy dnie. W toni zdarza się, że poruszają. Nad dnem metr, pół metra nad dnem, na różnych wysokościach. Jest jakiś po prostu wyrój owadów, czy zanęta, którą zastosujemy, mocno pracującą, powoduje to, że ryby żerują wyżej nad dnem, na różnych głębokościach. I rozmieszczenie przy lekkim zestawie, na bardzo dużej wysokości tego obciążenia, powoduje wolniutkie opadanie przynęty. Ta przynęta zachowuje się naturalnie i bardzo wolno w toni opada. Ryba, która żeruje nad dnem, przez dłuższy czas przynętę ma w zasięgu wzroku i czas na pobranie tej przynęty. Jeśli to będzie obciążenie nawet na lekkim zestawie, ale skupione, szybko dociera do dna, po prostu te ryby miniemy. To jest nienaturalne. Duża ryba, która żeruje nad dnem, widzi, że to jest nienaturalne. Robak nie potrafi tak szybko opadać i po prostu nie interesuje się tą przynętą. Zależnie wszystko od sytuacji. Na przykład strzelanie konopią. Ono podnosi rybę, prawda? Płoć zwłaszcza. To wtedy gotowane. Należy na w pół toni łapać na przykład, łowić, Szczerze mówiąc, że ja zbyt wielkiej praktyki w nęceniu gotowaną konopią nie mam. Nie stwierdziłem raczej za często, może no wręcz nie miałem okazji tak za bardzo łowić, ale nie sądzę, żeby ta płoć podnosiła się do góry przy konopi. Jest to ziarno, które jest ciężkie, opada szybko do dna. Jeśli ryba podnosi się nad dno i żeruje wyżej, to raczej z innych powodów, a nie przez to, że strzelamy konopią. Konopia powoduje szum w wodzie, ziarna opadają, zawirowania powodują, pęcherzyki powietrza zabierają ze sobą, zależnie od łowiska. Niejednokrotnie to pomaga, ryba widzi to zamieszanie, zostaje, ale niejednokrotnie też duże płocie szczególnie no, płoszą się od takiej konopi. Zauważyłem to kiedyś w Bełchatowie, że kto strzelał konopią na treningu, obok oczywiście miał ryb więcej, ale waga była niższa. Duże płocie bały się tej opadającej konopi. To lepiej dodać taką konopię gotowaną do zanęty jakąś tam odrobinę? Można tak. Jeśli ktoś chce użyć tej konopi, ma przekonanie, że to poprawi, to łatwo nawet i z kubka podać na początek dużą ilość ugotowanej, wręcz taką zawiesinę
rozgotowanej konopi i no, czasami to pomaga i ludzie są zadowoleni. A zmiksowana konopia dodana do zamęty? Oczywiście, że można dać. Jeśli ktoś chce uzyskać taki aromat konopny, no konopie, no płoć pobiera i lubi tą konopię, to oczywiście, że można zastosować. Ja raczej w swojej praktyce nie sięgam pamięcią, żebym miksy konopne i konopie stosował. To, co w zanęcie, raczej mi wystarcza zawsze. Ale są łowiska może takie, gdzie no, na pewno większą wydajność tej zanęty mamy, jeśli konopie użyjemy. Zależnie wszystko od łowiska, od sytuacji. Różnie się ryba zachowuje. Co jeszcze? No chyba odnośnie zestawów, jeśli ktoś ma jeszcze, przypomni sobie jakieś pytania, proszę pytać. A gumy zastosowałem oczywiście bardzo cienkie, tu jest 0,7 mm. Zasada ogólna jest taka, że wybieramy najpierw przynętę, na którą będziemy raczej łowić, czyli jest to na przykład pinka albo dwie ochotki, do tego dobieramy haczyk taki jak jest tutaj, numer 20, to jest taki haczyk na dwie ochotki, na jedną pinkę. Do tego jest dobrany przypon odpowiedniej grubości, czyli to jest bodajże 0,7 grubość żyłki. No, żyłka, którą mamy na przyponie, powinna być dobrana raczej do wytrzymałości haczyka. Jeśli mamy haczyk 20, oczywiście bez sensu jest stosowanie żyłki 0,20, gdyż już żyłka 0,12 powoduje złamanie albo rozgięcie tego haczyka. Nic nie daje grubsza żyłka. Musi być żyłka dobrana w miarę tak, że przy zaczepie, czy przy jakimś ostrym holowaniu, czy ryby, raz zrywa się przypon, a raz rozgina haczyk lub łamie. Jest to zasada dobrania taka, żyłki i haczyka podobnej wytrzymałości. I raczej tego się trzyma. A jak na przykład ustawić tą gumę prawidłowo, żeby nie spadały ryby? Bo czasami się tak zdarza, że... Ryby spadają oczywiście zawsze, tylko w niewielkich ilościach jest prawidłowe. A jeśli bardzo dużo ryb spada, na przykład co druga, jest błąd albo w haczyku, zbyt szybkim zacięciu, no w zbyt mocnym albo zbyt lekkim napięciu amortyzatora, z wielu różnych przyczyn ryby mogą spadać, gubić się. Bo wydaje się, że kurde, branie jest pewne, zacina się, holuje się ryby, nagle pójdzie jedna. Dałem dlatego topy z zestawami tu wszystkim do rąk, żeby jeśli ktoś ma wątpliwości, wziął sobie doświadczalnie, pociągnął i zobaczył, jakie jest napięcie tej gumy, żeby wiedział, jaką zastosować. To jest do haczyka numer 20-22, to napięcie amortyzatora. Ale generalnie, jeżeli chodzi właśnie o gumy, to reguła jest taka, że gumy montuje się pod dane łowienie ryb, prawda? Nie pod zestawy, tylko pod łowienie ryb. Pod haczyk. Już mówię. No właśnie. Haczyk, pierwsza rzecz, haczyk dobiera się do przynęty. Oczywiście, że bez sensu jest zastosowanie haczyka numer 20 do kukurydzy jako przynęty. Haczyk dobiera się do przynęty, do haczyka żyłkę, przypon i do haczyka dobiera się amortyzator. Czyli jeśli mamy haczyk 20-22, to musi być amortyzator 0,6-0,7 mm. Jeśli zastosujemy gumę 1 mm, nawet lekko napiętą, ryby będą spadać bardzo często, to jest pewne. Czyli wszystko musi gumę, tak? Tak. Przynęta przede wszystkim, do przynęty haczyk i resztę dobieramy do haczyka. Spławik oczywiście dobieramy do łowiska, czyli do uciągu i do głębokości wody. A jak jest wyważanie spławiku? Jak pan wyważa spławik? Bo na przykład jak pan tutaj pokazywał, że jest bardzo czuły, no to jeżeli pan go w tubie wyważy przed łowieniem w domu, nie? Tak jak powinno się wyważyć i później się założy jedną czy dwie pinki, no to on już będzie przynurzał ten spławik, prawda? Tak, dokładnie. No. Jest taka sytuacja często na łowisku, że nawet woda jest trochę inna. Inna jest i ciągnie i głębokość jest inna, przytapia spławik. Jedynym wyjściem jest albo zmiana śruciny jednej na mniejszą, albo skrobać obciążenie z wierzchniej warstwy tą o łowiu. Nie ma innego wyjścia. Trzeba to doregulować na łowisku sobie. Nie da się inaczej. Co przy tak delikatnych, czułych spławikach, nie da się wyważyć w domu idealnie zestawu. Trzeba to zrobić nad wodą. Czyli to jest jeden z metalową anteną, chyba 0,6 grama i 0,7 ze szklaną anteną. Takie myślę, że optymalne średnie pod to łowisko.